Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Nasz Pan nieustannie zachęca nas do czujności. Czasy wypełniania się proroctwa Apokalipsy będą charakteryzować się tym, że Pan będzie wzywał, aby stać się czujnym i umocnić resztę. Pamiętacie, On sam mówił to w Ogrodzie Oliwnym przed swoją śmiercią. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Nie ma wątpliwości, że Pan w tym czasie w sposób szczególny o tym mówi. Tuż przed swoją męką, przed dziełem krzyża, przed okrutnym cierpieniem. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, snu, letargu, abyście widzieli w prawdzie rzeczywistość, która jest w was i wokół was. Bo szatan ma moc was uśpić. Duch letargu jest czymś bardzo rzeczywistym i realnym. Nie widzieć rzeczywistości. Żyć jakby w takim letargu, otumanieniu. Nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, co dzieje się wokół. Szatan jest mistrzem w usypianiu nas. Duch letargu. Jezus mówi, stań się czujny i umocnij resztę. Czuwaj i módl się, abyś nie uległ pokusie. Pokusie niewidzenia tego, co dzieje się, kiedy dokonuje się dzieło krzyża, kiedy dokonuje się najważniejsze wydarzenie we wszechświecie, które jest odkupieniem rodzaju ludzkiego. Ilu tak naprawdę wtedy rozpoznawało ten czas? Pamiętacie Jezusa, który płakał nad Jerozolimą? Wszyscy się bawili, tańczyli, imprezowali, jedli. A Jezus patrzył na Jerozolimę i mówił z płaczem, nie poznała czasu swego nawiedzenia. 70 lat później stała zrujnowana. Świątynia najświętsza dla Żydów runęła, nie został kamień na kamieniu. Nie poznała czasu swego nawiedzenia. A przecież kult religijny kwitł w najlepsze. Ludzie przyjeżdżali z całego kraju, składali modlitwy, ofiary, śpiewali psalmy, hymny, uwielbienia. Nikt nie przewidywał, nikt nie widział, co i kto jest w Ziemi Świętej. Kto przyszedł na świat, co za chwilę się wydarzy. Odkupienie świata, odkupienie człowieka. Nie poznali czasu swego nawiedzenia. Czytanie dzisiaj z Księgi Mądrości. I znowu mi się przypominają słowa świętego Pawła, że gdyby władcy tego świata mieli mądrość Bożą, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Czy można powiedzieć, gdyby władcy tego świata mieli mądrość Bożą, nie krzyżowaliby Kościoła, który jest drabiną, bramą, sakramentem przejścia do Królestwa Bożego. Czuwajcie i módlcie się, bo nie znacie dnia ani godziny. Szatan jest mistrzem w tworzeniu w nas scenariuszy lękowej przyszłości. Jeśli poddamy się temu, zniszczymy sobie teraźniejszość. Chrześcijaństwo i życiem tu i teraz, w całkowitym zaufaniu Bogu. Jeszcze raz powtarzam, Bóg chce, abyśmy całkowicie Mu zaufali. Nie wychodzili za bardzo do przodu, ponieważ nasza ludzka natura, podpalona przez lęk prosto z piekła, zacznie tworzyć w nas nieprawdopodobne scenariusze dramatycznej, katastroficznej przyszłości. Mamy oglądać przyszłość. Mamy oglądać rzeczywistość tylko i wyłącznie oczami Boga. A Bóg jest odwiecznym zwycięzcą. Mamy oglądać przyszłość, chociaż tak dramatycznie się rysującą, z perspektywy zwycięstwa wszechmocy Jezusa Chrystusa.
i w ten sposób egzorcyzmować każdy rodzaj lęku. To wymaga nieustannej czujności. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Walka duchowa była codziennością świętych. Letarg, uśpienie charakteryzuje zdecydowaną większość chrześcijan. Siostra Faustyna mówiła: zaczynam dzień walką i kończę walką. Ojciec Pio, dopóki będzie choć jedna kropelka krwi w naszym ciele, dopóty będzie trwała walka między dobrem i złem w nas. Święci są poddawani wielkim walkom, bo też mają niesamowitą misję zjednoczenia się z Bogiem na takim poziomie, że wygrywając swoje indywidualne walki, dadzą moc do wygrywania walk tym, którzy nie mają takiego zjednoczenia z Bogiem, nie są tak blisko Niego. Zobaczcie Dawida. Dawid staczał swoje walki jako młody chłopak, o których nikt nie wiedział, tylko Bóg. Był świadkiem jego walk. Dawid, zanim stanął do walki z Goliatem, w miejscu ukrycia zwyciężał lwa i niedźwiedzia, który chciał rozszarpać jego owce. Tam doświadczał potężnej mocy Pana zastępów. W jego indywidualnych walkach w ukryciu, gdzie nikt nie był świadkiem tych walk. Dlatego kiedy zwyciężył w swoich walkach w ukryciu, otrzymał autorytet do tego, aby zwyciężyć publicznie Goliata. Ale ten autorytet uzyskał przez zwyciężanie w walkach w ukryciu. Nasze walki w ukryciu, o których nikt nie wie. Z czym walczysz tego wieczoru? Z czym walczysz w ostatnich dniach, kilkunastu dniach, ostatnich miesiącach? Jakie demony kryją się w symbolu lwa i niedźwiedzia, który chce cię rozszarpać? Chce rozszarpać twoje małżeństwo, chce rozszarpać twoje dzieci, chce rozszarpać twój dom. Jak nazywasz? Jak byś nazwała demony ukrywające się pod postacią lwa i niedźwiedzia? Czy zwyciężasz w twoich osobistych walkach? Czy Bóg jest świadkiem twoich zwycięstw w ukryciu? Bo jeśli zwyciężasz w ukryciu, otrzymasz autorytet, by zwyciężać publicznie całe zło wokół ciebie. Otrzymasz autorytet, by zwyciężać demony, które niszczą innych ludzi. Otrzymasz autorytet od Boga, aby pokonać Goliata, który być może już jest przygotowywany przez piekło, żeby ciebie zniszczyć. Otrzymasz autorytet, by pokonać Goliata, który pojawi się w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, przy twoich dzieciach, aby je zniszczyć. Otrzymasz autorytet, by pokonać Goliata, który przyjdzie do twojego miasta, do twojej parafii, do twojej ojczyzny. Ale żeby otrzymać ten autorytet, musisz wpierw być zwycięzcą w walkach w miejscu ukrycia z twoimi osobistymi demonami. Każde zwycięstwo w miejscu ukrycia wzmacnia cały Kościół. Każda twoja przegrana z grzechem, z demonami osłabia cały Kościół. Ma wielkie znaczenie to, czy wygrywasz swoje walki w miejscu ukrycia, o których nikt nie wie, tylko ty i Bóg. Wielkie znaczenie. Zawsze o tym myśl. Wszystkie walki na poziomie twoich myśli, twoich słów, twoich czynów mają kolosalne znaczenie dla wzmacniania Królestwa Bożego, a w przypadku przegranych dla osłabiania Królestwa Bożego. Ojciec Pio mówi tak. Próby, jakim poddaje cię Pan, są wyróżniającym znakiem Jego szczególnego umiłowania, jakby drogocenną perłą dla twojej duszy. Wiem, że nasi nieprzyjaciele są mocni i to bardzo mocni.
Jednakże dusza, która wraz z Jezusem walczy, czy może wątpić w odniesienie zwycięstwa? Czyż nasz Bóg nie jest mocniejszy od wszystkich? Czyż On nie przyrzekł każdej duszy, że nie dozwoli, by była kuszona ponad siły? Czyż On nie jest wierny i czy nie dochowuje obietnic? Czyż nie myśli On o każdej z nich? Są takie chwile, że niewiele brakuje, abym stracił głowę. Zadaję sobie gwałt, by do tego nie dopuścić. Ileż łez wylałem, ileż westchnień skierowałem ku niebu z błaganiem o wyzwolenie. Jak na razie bez rezultatu. Mimo to nie ustanę i będę błagał Jezusa. Nieustannie przychodzą mi do głowy myśli bluźniercze, pokusy, niewierności i niewiara. Odnoszę wrażenie, że to przenika niczym miecz moją duszę i w każdej chwili mego życia przeżywam umieranie. Szatan nieustannie atakuje i czyni zamieszanie w mojej słabej woli. W tej sytuacji nie mogę nic innego powiedzieć, jak tylko stanowczo wyznać, choć nie mam na to sił. Niech żyje Jezus! Ja wierzę. Lubimy oglądać, słuchać, czytać o niesamowitych cudach i świadectwach, które Ojciec Pio czynił w Kościele. Grube tomy powstały. Fascynujemy się. Wow, Ojciec Pio, Ty wiesz, co zrobił? Ty wiesz, słyszałeś o tym cudzie? Widziałeś to? Słyszałeś o tamtym? Zobacz, gdzie moc tego człowieka wzrastała, w jakich walkach. Słyszysz to? Na skraju wyczerpania, na skraju niewiary, zwątpienia. Ostatkiem sił, ostatnim oddechem wyznawał swoją wiarę, że wierzy, że Jezus jest Panem. Pośród nieustannych myśli bluźnierczych, myśli niewiary, różnych pokus, niewierności. On jest taki jak my. My jesteśmy tacy jak oni. Święci to są ludzie, którzy przeżywali dokładnie to samo, co my i te same walki, co my. Tak, na o wiele wyższym poziomie, ale dokładnie te same walki. I zwyciężając w nich, otrzymywali autorytet, by być potężnie używanymi przez Boga dla innych ludzi, dla całego Kościoła. Więc proszę Cię, nie bój się Twoich osobistych walk. Nie bój się tego, że coś z Tobą nie tak, że przeżywasz nieustanne bluźnierstwa, myśli niewiary, zwątpienia, lęk, strach, troski, zmartwienia. One będą przychodzić jako pokusy, ale walcz! Nie poddawaj się! Imię Jezusa jest najpotężniejszym imieniem na świecie i nie dano człowiekowi innego imienia na tej ziemi, w którym mógłby być zbawiony, czyli uratowany. I na każde imię, na każda istot niebieskich, ziemskich i podziemnych musi uklęknąć na imię Jezusa. Czy rozumiesz? Każda Twoja troska musi uklęknąć na imię Jezusa przed Nim. Każde Twoje zmartwienie, każdy lęk, każde bluźnierstwo, każda nieczystość musi umrzeć i musi uklęknąć przed Jezusem Chrystusem na Jego imię. Tylko wierz w to i ufaj do końca. I nie bój się. Pamiętaj o jednym. Proszę Cię o to, uczulam Cię, na to uwrażliwiam. Twoje osobiste zwycięstwa w miejscu ukrycia, o których nikt nie wie, tylko Ty i Bóg, mają kolosalne znaczenie dla budowania, wzmacniania mocy Bożego Królestwa na ziemi. Tu już nie tylko chodzi o Twoje własne uświęcenie, ale o wzmocnienie i wzrastanie mocy Królestwa Bożego na całym świecie. Twoja osobista walka, o której nikt nie wie. Dlatego święty Paweł mówi bardzo wyraźnie, że mamy wziąć całą zbroję Bożą, ubrać się w nią, abyśmy mogli ostać się w dzień zły. Jaki to jest dzień zły? Dzień szczególnych walk, walk duchowych. On wyraźnie mówi, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych,
Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga. I wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Zobaczcie, jaki autorytet utrzymujemy, kiedy walczymy w naszym miejscu ukrycia z demonami, które chcą nas zniszczyć. Posłuchajcie, bo to jest niesłychanie ważne. Kiedy jesteś uzbrojony mocą Bożą, o co modlili się apostołowie w Wieczerniku przed zesłaniem Ducha Świętego? Aby zostali uzbrojeni mocą z wysoka. Kiedy zostajesz uzbrojony mocą z wysoka, które są efektem twoich zwycięskich walk w miejscu ukrycia, otrzymujesz autorytet, aby udaremniać wszelkie knowania szatana, wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddawać w posłuszeństwo Jezusowi. Jaki niesamowity autorytet. I nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. My nie walczymy z ludźmi, nawet z tymi najbardziej wrogimi w stosunku do nas, do Kościoła, do Boga. Musisz zobaczyć, że ci ludzie to są umiłowane córki, umiłowani synowie Boga, którzy stali się marionetkami szatana, który zbudował w nich warownię kłamstwa, warownię lęku, którzy może zostali zranieni przez ludzi Kościoła, którzy byli antyświadectwem dla nich i przez to takie postawy, czasami bardzo agresywne. Musisz zobaczyć, że za tymi biednymi duszami kryje się szyderczy śmiech demona i całą złość, jak mówią ojcowie pustyni, mistrzowie walki duchowej, skieruj na demony, które niszczą tego człowieka, nie na człowieka. Jego kochaj, przebaczaj, współczuj. Dawaj mu wszystko, co najpiękniejsze z twojego serca, bez względu na jego reakcje agresywne względem ciebie. Ale złość, która będzie się w tobie rodzić, skieruj na demony. Nie toczymy walki przeciwko ludziom, ale przeciwko zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata ciemności. Czy rozumiesz? Dlatego jest tak ważne, abyśmy ubierali się codziennie w zbroję Bożą. Jaka to jest zbroja Boża? Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra waszą prawdą i obłukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość i obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Idźcie, nauczajcie, w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Boże Słowo. Kochani moi, możemy uczynić to naszą indywidualną modlitwą, ubieranie zbroi Bożej. Możesz mówić w ten sposób: Panie, ubierz mnie teraz w pancerz sprawiedliwości. Przepasaj moje biodra prawdą. Włóż moje nogi w buty, które są gotowe do głoszenia dobrej nowiny. Panie, daj mi tarczę, tarczę wiary, dzięki której zdołam zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego tego dnia, dzisiaj. Bo wszystko toczy się dzisiaj. To chodzi o tu i teraz. Panie, nałóż na mnie hełm zbawienia i daj mi do ręki miecz ducha, to jest Boże Słowo. Ale to nie wszystko. Bo często ludzie na tym kończą. Mówienie o zbroi Bożej. Ale zobaczcie, co mówi święty Paweł dalej w kolejnych wersach. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Bogu. Nad tym czuwajcie z całą usilnością.
Widzicie, to jest cały czas ten refren. Czuwajcie i módlcie się, aby się nie ulegli pokusie. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Pan przyjdzie. Czuwajcie, stańcie się czujni. Pośród wszelakiej modlitwy, nieustannej modlitwy w duchu. Święty Jan cytuje słowa Pana Jezusa, który mówi, że przyjdzie czas, przyjdzie godzina, kiedy Bóg powoła tych, którzy będą modlić się w duchu i prawdzie. To nie będą paciorki, odklepane, żeby zaliczyć obowiązek religijny. To będzie modlitwa, którą będzie oddychać całe nasze serce. To będzie modlitwa, która będzie nieustanną tęsknotą za Bogiem. To będzie modlitwa, która będzie największym pragnieniem naszego serca. To będzie modlitwa, która podda w panowanie wszystkie próżności w naszym życiu. To będzie modlitwa, która będzie gotowa zapłacić cenę oglądania telewizji, internetu, radia, cenę niekoniecznych telefonów, cenę niekoniecznych różnych rzeczy, które robimy w ciągu dnia, tylko tak naprawdę marnotrawimy czas na to. Czuwajcie i módlcie się. Nałóżcie zbroję Boga, ale cały czas nieustannie się módlcie, non stop. To, o czym mówiliśmy w naszym sercu, cały czas ma trwać nasz dialog z Jezusem. Tu nie chodzi o to, żeby ciągle do Niego mówić. To chodzi o to, żeby nasza tęsknota i pragnienie jednoczenia się z Nim była zasłuchaniem się w Niego w naszym sercu. Mówiliśmy o tym na konferencji wcześniej. Nie chcę tego powtarzać drugi raz, bo wiemy, o co chodzi. Taka modlitwa da moc do wywierania niesamowitego wpływu wpierw na Twoją najbliższą rodzinę, a potem Pan będzie używał Ciebie, jak będziesz wzrastał w autorytecie, do wywierania wpływu na wszystkich innych wokół Ciebie, tam, gdzie Cię pośle. Nieustanna modlitwa, usilna modlitwa. Dzieje apostolskie mówią o Jezusie, że przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. Wśród nieustannych płaczu i modlitw zanosił do Boga swój krzyk, wołanie. Modlitwa Jezusa była nieustannym wołaniem wśród płaczu do Boga. Zdumiewające. Nieustannie się modlić. Ojcowie pustyni mówili, że jeśli ktoś modli się tylko rano i wieczorem, to nie modli się w ogóle. Bo albo modlisz się nieustannie, będąc zjednoczonym z Panem, który jest nieustannie w Twoim sercu. Albo wypełniasz swoje serce modlitwą do telewizora, do internetu, do swoich kumpli, do pasji, zainteresowań. I tam płynie Twoja modlitwa, gdzie skarb twoje serce Twoje, o czym, o kim najczęściej myślisz. Czy to jest Jezus, czy to jest ktoś inny? Czy to jest Jezus, czy to jest coś innego? Gdzie skarb Twój, tam serce Twoje? Co jest Twoim skarbem? Jezus, czy ktoś inny? Jezus, czy coś innego? I trzeba zdetronizować tego rywala w sercu. Żeby Pan Panów i Król Królów mógł zasiąść na tronie Twojego serca. I zapłacić cenę za to. Często ta detronizacja będzie boleć. Bo już się przyzwyczailiśmy do tego, że wszystko i wszyscy są ważniejsi dla nas. A Jezusowi damy paciorek rano czy wieczorem, rybkę w piątek, pójdziemy do Bozi w gościnę w niedzielę i będzie dobrze. Jakoś się do tego nieba dostaniemy. Pamiętajcie, kochani, że chrześcijanie czasów ostatecznych, chrześcijanie w tej finalizującej bitwie między nimi a smokiem, to potomstwo niewiasty, oni nie umiłują swojego życia, lecz raczej śmierć przyjmą, aby być wiernym Jezusowi do końca. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy z Nim zjednoczeni na poziomie kochania Go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Wtedy nie ulegniemy żadnemu szantażowi. To jest dzisiaj przestrzeń naszej szczególnej walki.
przylgnięcia naszego serca do Jego serca na takim poziomie intymności. Tak, jeszcze raz powtarzam, to wymaga zapłacenia ceny. Tak jak jesteś w kimś zakochany i ktoś jest dla ciebie tęsknotą twojego serca, płacisz cenę, że będziesz z nim, a nie jednocześnie z telewizorem. Spotkasz się z nim, a nie jednocześnie z twoimi kumplami. Spotkasz się i będziesz przeżywał i rozmawiał z tą osobą, której jesteś zakochany, kosztem tego, że mógłbyś rozmawiać w tej chwili ze 300 innymi ludźmi, ale wybierasz tą jedną, jedyną. Płacisz cenę. Rezygnuję z tych, żeby mieć czas dla tego, którego kocham. Czy rozumiesz? Święty Paweł mówi, wszystko uznaję za stratę, bylebym pozyskał Chrystusa. Przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, wszystko uznaję za stratę. W niektórych przekładach wszystko uznaję za śmieci. A wiecie, co tam jest napisane oryginalnie? Gówno. Wszystko uznaję za gówno. Aż tak dosłownie mówi święty Paweł. Bylebym tylko pozyskał Chrystusa. Przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. Nie tylko poznanie Jezusa w mocy Jego zmartwychwstania, bo tak większość chrześcijan chce, ale też udziału w Jego cierpieniach. Tam przychodzi prawdziwa mądrość. Święty Jan od Krzyża mówi, że przez cierpienia, a im głębsze cierpienie, zresztą ojciec Pio podobnie mówi, tym głębsze poznanie Boga. Dla nas to jest jakieś chore, wydawać się może jakaś forma, nie wiem, masochizmu. Tu nie chodzi, słuchajcie, o to, żeby teraz wchodzić na siłę w jakieś cierpienie. Absolutnie nie. Wystarczy to, co przychodzi codziennie do naszego życia. Nie buntować się przeciwko temu. Nie przeklinać swojego życia. Każdy z nas cierpi na jakimś specyficznym odcinku cierpienia. Każdy z nas przeżywa różnego rodzaju cierpienia każdego dnia. Powiedz amen na każde z nich. Powiedz amen, zaczynając dziękować i uwielbiając Boga w środku tego cierpienia. Bądź jak tych trzech młodzieńców z Księgi Daniela, którzy zostali skazani na spalenie w piecu ognistym, bo nie pokłonili się Nabuchodonozorowi, pogańskiemu królowi Babilonu. I zostali skazani na śmierć, spalenie żywcem w piecu. Trzech młodych ludzi. Bali się? Jestem przekonany, że tak. Ale o czym mówiliśmy na ostatniej konferencji? Modlili się tak, że pokonali lęk i stali się odważni. Decydowali o wierności Bogu do końca, pomimo lęku, bo byli nieustannej modlitwie. Co mogli czuć, kiedy związani szli w kierunku tego potężnego pieca? Co mogli czuć w momencie, w którym żołnierze przygotowywali ten piec, a na rozkaz króla miał być 7-krotnie bardziej rozpalony niż dotychczas? Co mogli czuć, kiedy zobaczyli, że ci rozpalający ten piec 7-krotnie bardziej żołnierze sami spaleni zostali przez piec, który rozpalili? Ich zwęglone ciała leżały obok i śmierdziały spalenizną. Co się działo w ich sercach? Jak myślisz? Jest niesamowite to zdanie, które oni wypowiadają jako wyznanie wiary. Mówią, królu, wierzymy, że nasz Bóg ma moc wyrwać nas z tego piekła. Że nasz Bóg ma moc wyratować nas z ognia tego pieca. Ale jeśli nie będzie chciał nas uratować z ognia tego pieca, to będziemy mu wierni do końca. Czy rozumiecie? I kiedy zostają wrzuceni do tego pieca,
Oto przychodzi nagle do tego pieca ktoś, kto wygląda jak anioł. Król Babilonu z niedowierzaniem patrzy i widzi kogoś, kto wygląda jak anioł. To jest jeszcze Stary Testament. Ale ja wierzę bardzo mocno, że przyszedł do nich nasz Pan Jezus Chrystus. Umacniając ich w ogniu doświadczeń. I zobaczcie, co oni, jaką modlitwę w środku tego pieca, pośród palących się płomieni, jaką oni modlitwę zanoszą do Boga. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. Tak czy nie? Zaczynają błogosławić Boga. Zaczynają błogosławić wszystko to, co stanowi Bożą rzeczywistość, Boże Królestwo. Błogosławcie Pana wszystkie ziemie, błogosławcie Pana ogniu i żarze, błogosławcie Pana deszczu i chłodzie, błogosławcie Pana kapłani pańscy, trawo, rosie, deszczu, wszystko, co jest wokół nas, błogosławcie Pana. Zgłupieli? Nie, nie zgłupieli. Bardzo często, kiedy przechodzimy trudne doświadczenia, to już nie widzimy tego piękna, które jest wokół nas. Mamy wrażenie w środku tej depresji, tej ciemności, tego bólu, tego cierpienia, że ono wypełnia cały świat i nie widzimy już tego. Piękna Bożego stworzenia, piękna Bożej mocy, piękna Bożej opatrzności wokół nas. Przecież nasz Pan powiedział bardzo wyraźnie, że wszystkie włosy na naszej głowie są policzone. Robiliśmy lekcję Divina dzisiaj o tym. Czy On nie widzi tej sytuacji, w której jesteś? Czy nie jest z Tobą w miejscu cierpienia? Czy nie jest z Tobą, umacniając Cię w ogniu tego doświadczenia? Nie patrz na ogień. Nie koncentruj się na Twoim bólu. Nie koncentruj się na Twoim cierpieniu. Tam w środku tego pieca doświadczenia koncentruj się na uwielbianiu Boga. Na patrzeniu na Niego z największym zachwytem, z miłością. Tak, może przez łzy, może przez zaciśnięte zęby, ale nie patrz na cierpienie, patrz na Jezusa w tym cierpieniu, który podaje Ci rękę i przeprowadzi Cię przez śmierć. Nasz Pan ma moc uratować Cię od śmierci. Wskrzeszał niejednego z zmarłych. Ale masz też moc przeprowadzić Cię przez śmierć. Nasz Pan jest Panem życia i Panem śmierci. Chcę Mu być wierny do końca. I przyjmuję z Jego rąk wszystko, co On będzie chciał mi dać. Studiowałem sobie różnego rodzaju zachowania i posługę księży w trakcie różnych pandemii w historii Kościoła, różnych epidemii wirusa. Wielu kapłanów ginęło zarażonych, ale wielu pracowało nieustannie wśród najbardziej groźnych wirusów i latami nie zarażali się. Latami. Święty Jan Bejzyn, ojciec Damian na Molokaj, ojciec Bejzyn na Madagaskarze. Jego najbliżsi współpracownicy umierali zarażeni przez trąd. To była straszliwa choroba. On tyle lat pracował wśród trędowatych. Opatrywał rany, jadł z tych samych półmisków. I po ludzku rzecz biorąc, powinien w tych samych dniach, w których rozpoczął tą działalność wśród trędowatych, umrzeć zarażony trądem. Tyle lat pracował wśród trędowatych. I Pan go chronił, bo miał misję do wykonania. Kiedy Pan powiedział, już starczy, zaraził się trądem, umarł i poszedł do nieba, jest świętym. Nasz Pan jest Panem życia i śmierci, rozumiecie? Tu nie chodzi o to, że ktoś idzie na kozaka brawurowo. Nie. Kapłan ma posługiwać, dając Jezusa wśród najtrudniejszych sytuacji, wśród najbardziej zawirusowanego środowiska, wśród najbardziej chorych, ma przynieść im Jezusa. I to jest nasze powołanie. Bo my troszczymy się nie o zdrowie doczesne przede wszystkim,
ale o wieczność tego człowieka. Gdyby tak było, jak widzieliśmy niektóre przypadki, to po co ten heroizm chociażby kapelanów wojskowych, którzy w ogniu wymiany strzałów, walki karabinów, bitwy ryzykowali swoje życie, żeby wyspowiadać umierającego, żeby dać mu komunię świętą, ryzykując swoje zdrowie i życie. Akurat miałem taką satysfakcję grania w filmie o kardynale Wyszyńskim i grałem kapelana partyzantów wojsk kampinoskich w Warszawie za czasów okupacji. Więc zanim zacząłem grać tą rolę, to przestudiowałem rolę, postać Radwana II. Niesamowity bohater, ksiądz Baliński. Nieustannie ryzykowali swoje życie i swoje zdrowie, żeby dawać Jezusa, bo naszą posługą kapłańską jest troska o zbawienie wieczne, a nie o to, czy ktoś będzie miał trochę zdrówka, czy nie będzie miał trochę zdrówka. Czy rozumiecie? Proszę was, żebyście odkryli na nowo moc Bożego Słowa. Wiecie, że kiedy mówimy o Bożym Słowie, to nie chodzi tylko o przeczytanie fragmentu Ewangelii, fragmentu Pisma Świętego. Tu chodzi o to, aby zacząć używać Bożego Słowa jako miecza ducha. Miecz ducha. To mówi święty Paweł. Weźcie Boże Słowo jako miecz ducha. Miecz ducha, który jest Bożym Słowem. Ono ma służyć do walki. Psalm 91. Pamiętacie go? Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka. Mówi do Pana, tyś moją ucieczką i twierdzą. Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z sidła myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Ilu ludzi przychodzi do mnie i mówi, Boże księdza, ja jestem przekonany, że żyję w przekleństwie, bo mnie przeklinali w moim domu, bo mnie przeklinała sąsiadka, bo mnie przeklinała matka, bo mnie przeklinał ojciec. Żyj w Bożym Słowie. Kiedy jesteś ukryty w cieniu Wszechmocnego, mieszkasz pod Jego ręką. 24 na dobę jesteś u Niego, w Jego sercu. Nie bój się żadnego zgubnego, przeklinającego słowa. Proszę Cię. Więcej wiary. Bo On sam Cię wyzwoli z sidła myśliwego, od słowa niosącego zgubę. Czytaj to. Warunek jest jaki? Jeśli żyjesz pod opieką Wszechmogącego, w Jego cieniu. Nieustannie. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Ilu ludzi przychodzi, nie może spać, bo mają koszmary. Nie ulękniesz się strachu nocnego, jeśli będziesz żył w cieniu Wszechmocnego. Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. Ja chcę Ci pokazać jedną rzecz. Że tu nie chodzi, jeszcze raz, o takie ludzkie kozaczenie. Tu chodzi o egzorcyzmowanie lęku przed chorobą, przed wirusem, który paraliżuje Twoje myślenie, Twoje działanie. Ten lęk powoduje to, że nie możesz normalnie funkcjonować, normalnie z dystansem też krytycznie oceniać rzeczywistość. Boisz się tego, co Cię czeka. Egzorcyzm Słowem Bożym z tego lęku jest bardzo ważny, ponieważ nasz Pan chce Ciebie mieć wolnym od lęku. Żeby móc Cię używać, chce Ciebie mieć wolnym od lęku. Czy rozumiesz? Jeśli człowiek się czegoś boi, to mu się bardzo zafałszowuje i zakrzywia rzeczywistość. I nie jest w stanie podejmować decyzji zgodnych z wolą Bożą, jeśli króluje lęk w moim sercu.
Dlatego egzorcyzmowanie lęku z naszego serca musi być kluczową modlitwą każdego dnia w walce duchowej. A choćby 1000 padło u Twego boku i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś Najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie niedola, ani cios nie dosięgnie Twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. I Pan teraz mówi, wstaw swoje imię. Ja Dominika wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię, mówi Pan. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. I będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Rozumiesz? Przylgnął do mnie. Poznał moje imię. Jakim imieniem jest imię Jezusa? Największym autorytetem na tej planecie. Czy rozumiesz? Muszę przejść ponad strach. Muszę wyzwolić swoje serce, swoją wyobraźnię z tych różnego rodzaju lękliwych scenariuszów, które piekło wsadza w moje serce. Jeszcze raz, ten lęk ciągle się sączy, szczególnie przez mass media. Widzisz 24H na dobę te paski 3, które się przesuwają, które ładują w Twoje serce. Bój się, bój się, bój się! I zaczynasz się bać. I tu nawet nie chodzi o to, czy jesteśmy mniej lub bardziej manipulowani. Wiecie, że rzeczywistość wcale nie jest czarno-biała, tak jak nam mówią w telewizji. Ale tu chodzi o to, żeby ochronić swoje serce przed lękiem sączącym się z ekranu telewizyjnego. I mieć całkowitą wiarę w to, że jeśli mój Pan będzie chciał, kurczę, to nie zdążę się zarazić wirusem, tylko wywalę się, rozumiesz, ze schodów, jak będę schodził, się zabije i będzie po mnie, rozumiesz? Bo Pan wyznaczył czas mojej śmierci. On zna dzień i godzinę mojej śmierci. Na Jezusa czaili się nieustannie, chcieli Go ubić. A On się wymykał, bo to nie była godzina Jego śmierci. Ale kiedy była godzina Jego śmierci, dokonało się zbawienie. Wierzę w to bardzo mocno. Wiara nie polega na tym, że ma być tak, jak ja chcę, żeby było. Wiara polega na tym, że ja chcę, żeby było tak, jak On chce. I przyjmuję wszystko to, co On będzie chciał dla mnie. Czy rozumiecie? Nie będę dzielił rzeczy na dobre i na złe w moim życiu. Wszystko, co przyjdzie, jest od Niego. A jak od Niego, to jest dobre. Ja po ludzku mogę to ocenić, że to jest coś złego. Ale kiedy On dopuszcza to do mojego życia, to jest dobre. Jezus mógłby powiedzieć, że to było najstraszniejsze zło, które spadło z ręki Boga na Niego. Krzyż, na którym został ukrzyżowany. Cierpienie, które na Niego spadło. Ono miało moc zbawczą. Czy rozumiesz? Mówię wam opowiadać niejednokrotnie sytuacje, w których na czas, w którym przychodził ból, cierpienie, mówiłem, Boże, dlaczego? A potem z perspektywy czasu okazywało się, że była to wielka łaska, która mnie wiele nauczyła. Ale na tamten czas bunt w sercu. Dlaczego? On wie dlaczego.
On jest jedynym, który wie. Ja mam tylko tyle przed oczami, takie klapki. I wszystko, co przychodzi do mojego życia, oceniam przez te wąskie klapki na moich oczach. A On widzi tak. I kiedy dopuszcza jakikolwiek ból czy cierpienie, to On wie dlaczego. Dla mojego dobra. I kiedy stanę przed Nim twarzą w twarz, wszystko zrozumiem. Wszystko. Kochani moi, dużo chciałbym wam jeszcze powiedzieć, ale czasu nie ma. Proszę was tylko jedno, żebyście wzrastali w całkowitym zaufaniu do Boga, jak dzieci. Na czasy te, w których żyjemy, duchowość dzieciństwa Bożego jest kluczowa. Najpiękniej przeżywa się dzieciństwo Boże, kiedy przeżywasz je w sercu Maryi, najpokorniejszej, ale tej, która jest równocześnie ocieniona wszechmocą Boga i która miażdży każde dzieło diabła pod swoimi stopami. Żyj w tym zaufaniu. Nie poddawaj się lękowi. Zwalczaj wszystkie swoje osobiste demony. Bo Pan chce, żebyś nie tylko był diamentem pośród ciemności tego świata, ale też będzie chciał Cię użyć w potężny sposób do zwyciężenia Goliata, który prędzej czy później stanie na Twojej drodze, żeby Cię zniszczyć. Ale wtedy będziesz już przetestowany w ogniu walki. Wtedy już będziesz wyszkolony przez walki w miejscu ukrycia i gotowy do tego, żeby odciąć łeb Goliatowi. Czy rozumiesz? Amen.